Kupić dziś nowy samochód za 100 tysięcy złotych to już naprawdę sztuka. Żeby ten samochód był jeszcze fajny, to już robi się nie lada wydarzenie. A właśnie za tyle nadal możemy dziś kupić Suzuki Jimny. I jedni twierdzą, że to jest prawdziwa terenówka. Z drugiej strony ten samochód jakiś czas temu zdobył tytuł Światowego Miejskiego Samochodu Roku. I teraz pytanie, wydając te 100 tysięcy złotych i kupując Suzuki Jimny, co my tak naprawdę kupujemy? Ciekawi? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I za chwilę przechodzimy do samochodu, jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka, czyli LetyShops. LetyShops to serwis cashback, dzięki któremu część pieniędzy, które wydajesz na zakupy w sieci, po prostu do Ciebie wróci. A tak się składa, że w tym roku 13 urodziny obchodzi AliExpress i w urodzinowej promocji od 20 marca do 26 kwietnia zniżki sięgną nawet 90%. Dodatkowo dzięki LetyShops możesz oszczędzić jeszcze więcej. Jak widzimy na akcesoria mobilne, odzież czy dekoracje domowe, do wspomnianych wcześniej promocji możemy zyskać zniżkę nawet w wysokości 15%. Przechodzimy do sklepu, cashback się aktywuje, jest już aktywny i wybieramy sobie na przykład kurtkę na wiosnę. Mamy kurtkę, która kosztuje 115 zł, a wcześniej kosztowała prawie 290 i zamawiając ją dzięki LetyShops dostaniemy kolejne 15% zwrotu. Pamiętajcie, że niektórzy sprzedawcy potrafią sztucznie podbić cenę, aby potem udawać wyprzedaż, a przed czymś takim uchronicie się instalując wtyczkę LetyShops, która pozwala śledzić, jak zmieniała się cena przez ostatnie 30 dni. Zatem po obejrzeniu testu kliknij w link, który masz w opisie do tego filmu i korzystajcie z LetyShops tak jak ja, bo to po prostu działa. A teraz wracamy do Suzuki. Jimny to jeden z najbardziej specyficznych, tym samym jeden z najciekawszych samochodów, jakie w ogóle dostępne są na rynku. Ale zanim zaczniemy sobie rozwiązywać tę zagadkę, czy odpowiadać na to pytanie, które zadałem na początku, czyli co to w ogóle jest, sprawdźmy, co dzisiaj czeka na klientów, którzy udadzą się po Jimny do salonu Suzuki, czyli co tutaj możemy mieć pod maską i jakie w ogóle mamy opcje. No i tutaj powiedzieć, że jest ich mało, to w zasadzie nic nie powiedzieć, bo jest tak naprawdę jedna. Co to znaczy? Jimny na ten moment dostępne jest z jednym silnikiem. Jest to 4-cylindrowa jednostka o pojemności 1,5, mocy 102 koni mechanicznych i imponującym momencie obrotowym na poziomie 130 Nm. Do tego dołączany napęd na 4 koła i jedna wersja odnośnie skrzyni, czyli 5-biegowy manual. I to jest tyle. Dla formalności może dodam jeszcze, że odnośnie wersji wyposażeniowych to jest jedna, nazywa się Pro i co ważne, samochód ten jest dzisiaj ciężarówką. Jak widzicie za moimi plecami znajduje się tam całkiem porządna klatka. No dobra, tak to wygląda na papierze, a teraz skupmy się na tym, co to w ogóle jest za auto. I ja od razu powiem na początku, że nie byłem Jimnym w takim prawdziwym terenie, bo jazda po pagórków to nie jest teren, umówmy się. Oczywiście część samochodów tam w ogóle nie wjedzie, w takie miejsca, na które teraz patrzycie, które w sumie dla Jimnego są jak ziewnąć. A nie byłem w takim terenie z prostego powodu. Jazda po czymś takim to nie jest teren. Często zdarza się, że ktoś opowiadając o jakimś terenie przejechał po takim polu, czy przejechał na jakiejś górce i mówi, że to był teren. To nie jest teren. Żeby pojechać w teren, trzeba po pierwsze mieć zgodę producenta, bo to jest bardzo łatwe, aby taki samochód uszkodzić, a po drugie trzeba pojechać z kimś, kto ma wyciągarkę, bo macie 90% szans na to, że ktoś się zakopie. Ja takiej opcji teraz nie miałem, więc nie traktujcie słów, gdy będę mówił o terenie, że to jest taki prawdziwy teren, gdzie jedziecie, nie wiem, 2 godziny po lesie, po górach, w Bieszczadach, czy coś tego typu, tylko bardziej jakieś właśnie większe błoto, czy jakieś miejsca, jakieś dziury, gdzie Wasz samochód by po prostu zawisł. To będzie dla mnie teren w tym teście. Ale zacznijmy od miasta, bo ja w sumie po to wziąłem Jimnego. Zauważyłem, że jest sporo osób, nie wiem w sumie, czy tych osób jest sporo, ale są takie osoby, które uważają, że to jest świetna alternatywa dla jakichś małych tam crossoverów, czy jakichś samochodów klasy B do miasta. Co więcej, tak jak zacząłem, te osoby mogą być utwierdzone w swoich rozważaniach, patrząc na to, że ten samochód zdobył tytuł Miejskiego Auta Roku. I nie wiem, czy można znaleźć lepszy przykład, abyście uświadomili sobie, że takie plebiscyty, nie zawsze, nie w każdej kategorii oczywiście, ale często jest tak, że takie plebiscyty, czy chociażby takie testy, jak teraz oglądacie, abyście mieli pełną świadomość, że to zawsze trzeba traktować z jakimś tam przymrużeniem oka, z jakimś nawiasem, czy po prostu zawsze takie słowa trzeba sprawdzić na sobie, bo ja nie jestem w stanie przyjąć, że naprawdę ktoś jest w stanie powiedzieć, czy polecić komuś ten samochód w 100% do miasta i że to jest w ogóle najlepszy samochód, jaki był. Bo ten samochód moim zdaniem do miasta ma dwie zalety. Jest mały, zwinny, przez to w miarę łatwo wszędzie zaparkować, zaraz powiem czemu w miarę. I do tego nie boi się żadnych dziur, progów, niczego takiego, gdzie możecie bać się, że swoim samochodem walniecie podłogą, czy coś po prostu uszkodzicie. Tu takiej obawy nie ma. To są te dwie zalety, ale to jest koniec. Bo teraz tak, po pierwsze, chociażby na ten moment, na który to nagrywam, nie ma w katalogu automatu. To jest moim zdaniem duży problem. Ale drugi problem jest taki, że tę skrzynię obsługuje się mniej więcej jak w Żuku. Zobaczcie, jakiej wielkości jest ten drążek. Po drugie, nie jest to oczywiście też najprzyjemniejsze, to wrzucanie biegów. Precyzja jest w miarę ok, ale co tutaj jest największym problemem, nie chodzi tutaj tylko o skrzynię, ale też z tym powiązane. Gdybym ja zamówił, czy dostał, czy miał jeździć Suzuki na co dzień, Suzuki Jimny, pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to pojechałbym, w sumie nie wiem do kogo, do jakiejś firmy, która obok pedału sprzęgła dołożyłaby mi, czy wybudowała miejsce na lewą stopę. Zobaczcie, tutaj trzymając nogę na sprzęgle, zmieniając bieg i biorąc nogę w lewo, macie dziurę, przepaść, czy nie wiem jak to nazwać. To może się wydawać jako pierdoła, ale uwierzcie mi, że nie jest. To jest tak niewygodne, a dodam, że jeżdżąc Jimny po mieście, te biegi będziecie zmieniali cały czas. Więc chociażby te dwie rzeczy powodują, że jazda tym samochodem na co dzień w mieście jest po prostu niewygodna. Ale idźmy dalej. Mimo że ten samochód jest bardzo zwrotny, zobaczcie, ile ja muszę nakręcić kierownicą, żeby tutaj skręcić. W tak nieduży zakręt. Co to powoduje? No chociażby to, że manewrowanie tym samochodem, nie wiem, na placu pod marketem, czy wyjeżdżanie z jakichś ciasnych miejsc, czy po prostu wszędzie tam, gdzie musicie skręcać, namachacie się tą kierownicą naprawdę niemiłosiernie. A coś takiego to nie jest zaleta samochodu do miasta. Po prostu. No dobra, ale zajrzyjmy sobie, powiedzmy, do środka. Ten samochód jest autem niedużym. Tak jak powiedziałem, można byłoby się obawiać, że w środku z miejscem też nie jest najlepiej, ale nie. Dla dwóch dorosłych osób, bo to jest samochód dziś dwuosobowy, miejsca tutaj jest bardzo dużo. Co więcej, dzisiaj przy tej kratce, gdy nie mamy miejsc z tyłu, mamy tylko dwa fotele, bagażnik dysponuje pojemnością 863 litrów. Co prawda wszystko, co tam włożycie, będzie latało na lewo i prawo, bo nie mamy żadnych siatek, zaczepów. Nie za bardzo jest jak te wszystkie pakunki zabezpieczyć, co troszkę przeszkadza. Ale zobaczcie, wsiadacie do samochodu, macie, nie wiem, picie, torebkę, telefon i jeszcze jedziecie w dwie osoby. Gdzie to odłożyć? W kieszonkę w drzwiach zmieści się może, nie wiem, opakowanie flamastrów. Podłokietnika nie ma, schowka tutaj nie ma, tam jakiś symboliczny jest. Miejsce na telefon. Można sobie oczywiście próbować poradzić, położyć go gdzieś tu czy gdzieś tu, ale to nie są typowe miejsca na telefon. Co więcej, jak macie jakąś torebkę czy plecak, no to gdzie? Teoretycznie można go rzucić do tyłu, tylko żeby to zrobić, tędy się nie da. Trzeba wysiąść z samochodu. Nie wmówi mi nikt, że to jest coś, co jest bardzo praktyczne w takiej codziennej jeździe w mieście, gdzie ciągle wsiadamy, wysiadamy, podjeżdżamy, nie wiem, z dzieckiem do przedszkola, do szkoły, nie wiem, gdzie tu wrzucić tornister, no tylko przed nogi. Tutaj nie ma żadnych schowków, bo to po prostu nie jest samochód do tego. Może jeszcze króciutko rozwinę kwestię tej kratki. Jimny do niedawna był samochodem, który miał dodatkowo dwa miejsca z tyłu. Co prawda można było tam zmieścić papugę albo chomika, ale można było. Dzisiaj ta sytuacja wygląda już inaczej, bo mamy dwa miejsca. Ale przez to, że tutaj nie było, nie wiem, systemu start-stop, już nie wspominam o jakichś hybrydach, on zwyczajnie nie spełniał nowych norm emisji spalin. Jak można było sobie z tym poradzić? Dołożyć kratkę, zrobić z niego samochód ciężarowy i możemy wracać do sprzedaży. To w takim dużym skrócie. No ale wspominam o tym po to, bo wpłynęło to na to, że dostęp do jakichś schowków czy do jakichś miejsc, gdzie możemy odłożyć cokolwiek, jest zerowy. No ale dobra, na razie raczej narzekam, więc zmieńmy troszkę podejście, zmieńmy ten biegun podejścia do Jimny'ego, czyli pojedźmy w teren. Bo w bardzo dużym skrócie to jest to, do czego to auto zostało stworzone. Suzuki Jimny to jest najmniejsza, ale jednak prawdziwa, najprawdziwsza terenówka. Ten samochód moim zdaniem wyjeżdżać z terenu powinien tylko po to, aby dojechać do domu. Zobaczcie chociażby na papierze. Kąt natarcia 37 stopni. Kąt zejścia 49 stopni. Kąt rampowy 28 stopni. Prześwit 210 mm. No ale idziemy dalej. Reduktor. Coś, co samochód naprawdę zjeżdżający w teren mieć musi. I to tutaj jest. I ja tak jak powiedziałem, w takim prawdziwym terenie nie byłem, ale w miejscach, w których ja dawno swoim samochodem bym zawisł, wszystkimi crossoverami, które nawet mają napęd na 4 koła, chwalą się, że są samochodami w teren. Również zawisłbym tyle życiu później. I tych wszystkich dziur bym po prostu nie przejechał. Dla Jimny'ego to, co teraz widzicie, to jest jak splunąć, brzydko mówiąc. Ten samochód robi to w zasadzie się jeszcze nie rozbudzając, nie mówiąc o tym, że wypił kawę i jest gotowy do działania. Naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem, co ten samochód potrafi zrobić w terenie. To jest coś niesamowitego. Ja nie będę się na ten temat dłużej wypowiadał, bo tak jak powiedziałem, to nie jest film o możliwościach Jimny w terenie, ale chcę, żeby to wybrzmiało. Nawet po tym, co sprawdziłem, a przede wszystkim po tym, co sprawdziłem w mieście czy w trasie, zaraz do tego przejdziemy, to jest samochód w teren. Kropka. No ale dobra, wróćmy sobie na te drogi utwardzone i na asfalt. Ja zrobiłem tym samochodem coś, w co do tej pory uwierzyć mi jest ciężko, czyli pojechałem na autostradę. I tak, prędkość maksymalna tego samochodu w katalogu określona jest na 145 km na godzinę. I ja się do takiej prędkości rozpędziłem. I teraz dałbym Wam taki obraz. Jak nie oglądaliście nowego Top Guna, to przewincie jakieś 30 sekund, ale jak oglądaliście, to kojarzycie pewnie ten fragment, gdzie Tom Cruise zakosił samolot, pokazał, że tę całą trasę, czy to całe zadanie da się zrobić w określonym czasie. Jak skończył, jak zdjął maskę, pamiętacie jak wyglądał? To ja mniej więcej tak wyglądałem, jak rozpędziłem się do tych 140 i już zjechałem z autostrady. To jest jedno z moich największych osiągnięć motoryzacyjnych, to, że ja to przetrwałem. Wyglądałem właśnie jak Maverick wtedy. To jest coś niesamowitego. A mówiąc poważnie, tym samochodem do 80-90 na godzinę da się jeszcze jechać. W sensie da się jechać jeszcze w miarę komfortowo, chociaż czujecie już, że coś jest nie tak. Ale takie prędkości 110, 120, a już broń Boże dalej, to jest naprawdę przeżycie. Fajnie coś takiego przeżyć, warto coś takiego przeżyć i polecam coś takiego przeżyć, bo ciężko poczuć coś takiego w innych samochodach. Ja mam wrażenie, że jedziecie wtedy, czy prowadzicie nie samochód, tylko bardziej jakiś ponton, kajak, który się tak rozpędził, coś, co jest na falach, a nie na równej drodze. Ciężko to przekazać, ciężko to opisać, warto byłoby to poczuć, ale wpływa to na to, że dłuższa jazda w ten sposób byłaby katorgą. Jeszcze dwie rzeczy w kwestii prowadzenia. Tą kierownicą nie kręci się najprościej. Zaznaczam, nie dotyczy to sytuacji, gdy jedziemy. Gdy koła się obracają, wtedy jest ok, ale na przykład stojąc na parkingu, wyjeżdżając z jakiegoś ciasnego miejsca, jak musicie zrobić ileś obrotów, to to najlżejsze nie będzie. No i jeszcze jedno. Nie wiem, na ile Wy jesteście w stanie to zauważyć, ale ja, żeby jechać prosto, żeby utrzymać tor jazdy, cały czas muszę robić kontry. One są nieduże, ale im szybciej jedziemy, to tym bardziej będzie to takie nienaturalne, bo cały czas w zasadzie jedziecie tak. Cały czas kierownicą trzeba ruszać, żeby jechać prosto. Także to trzeba mieć na względzie. I właśnie przez te kwestie odnośnie prowadzenia, to jest samochód, który, nie wiem, jak będziecie dojeżdżać codziennie z Łodzi do Warszawy, nie wiem, czy będziecie w stanie się do tego przyzwyczaić. Dlatego ja tak polecam wziąć ten samochód na testy, chociaż na ten weekend i sprawdzić na sobie, jeśli mielibyście pomysł, że on na przykład, nie wiem, te 20, 30, 50 km codziennie w jedną stronę miałby dojeżdżać. Naprawdę sprawdźcie. Myślę, że nie muszę dodawać, no ale dodam, że też gdzieś od tych 100 na godzinę robi się tutaj tak niemiłosiernie głośno, że już te dwie rzeczy, nawet nie trzeba dodawać nic innego. Albo jeszcze dodam, Suzuki Jimny do 100 km na godzinę rozpędza się w jakieś 2,5 tygodnia. A zupełnie poważnie oglądałem filmy, gdzie to mierzyli i wychodzi coś koło 15 sekund. Ale to jest nieważne, wiadomo, to nie jest samochód do szybkiego rozpędzania się. Przy czym, jak już pojedziecie w tę trasę, chcecie, nie wiem, wyprzedzić tira, nie jedziecie po autostradzie, tylko na jakiejś innej drodze, gdzie macie jeden pas w jednym kierunku, to to nie będzie najprostsze. Dokładając do tego to wyciszenie i dokładając to prowadzenie, to jednym zdaniem, bo chyba nie ma co tego rozwijać, więc wrócę, to jest samochód do zjechania na przykład tam, czyli pod taką górę i wjechanie do lasu. A nie na szybkie trasy. I pewnie dla wielu z Was, szczególnie jak ktoś jeździł Jimny, to są rzeczy oczywiste, ale tak jak zacząłem, ja ten film robię po to, aby pokazać osobom, które rozważają ten samochód czy do miasta, czy na jakieś dojazdy, mieszkają gdzieś pod miastem, chcą dojeżdżać do pracy, to żeby naprawdę coś takiego najpierw sprawdziły i to porządnie sprawdziły, bo można się mocno zdziwić. Zresztą zobaczcie środek. Wcześniej Jimny miał tutaj wyświetlacz, miał różne rzeczy, które, nie wiem jak to nazwać, kojarzyły się z nowoczesnością. Dzisiaj, jakbyśmy chcieli porozmawiać o dodatkowym wyposażeniu tego samochodu, to ja mógłbym wymienić dywaniki, automatycznie włączające się trzecie światło stop po naciśnięciu hamulca, nie wiem, o, grzane fotele. Są grzane fotele. I to też chyba tyle. Nie mam tu nawet czujników parkowania. Nie mówię o kamerze, bo zobaczcie. O, ale jak ktoś lubi płyty CD, no to jak znalazł. Tylko zobaczcie. O, może jeszcze, to będzie fajne porównanie. Powiedziałem o Top Gunie. Był Top Gun 1, teraz jest Top Gun 2. Między tymi filmami jest ze 30 lat różnicy. Jakbyście spojrzeli na to, to byście ten samochód umieścili w Top Gunie 1 czy 2. No właśnie. No i to chyba tyle. Oczywiście to nie ma być piękne, to nie mają być miękkie, świetne materiały. To ma się łatwo czyścić, to ma się nie niszczyć, to ma się łatwo obsługiwać, żebyście stojąc gdzieś na jakimś podjeździe nie patrzyli tutaj, jak tu trafić, żeby sobie zmienić klimatyzację, bo jest za ciepło, tylko po prostu machacie, pyk, zmienione, koniec. I do takich celów, do jakich został stworzony ten samochód, to wszystko jest świetne, bo to właśnie takie powinno być i takie jest. No w sumie z ciekawostek, na przykład telefon przez Bluetooth da się sparować. Ja to zrobiłem, nawet to działa. Jest tutaj muzyka, ale ona gra... W sumie z telefonu, jak włączę, to chyba gra lepiej. No ale wiadomo, to nie jest po to samochód. Nie po to, żeby tutaj słuchać muzyki. No ale da się, przez Bluetooth. Powiedzmy sobie też o spalaniu, bo mi się zdarzyło gdzieś tam czytać, czy oglądać, już nie pamiętam, że ten silnik pali dużo w Jimnym. Ja się z tym zupełnie nie zgodzę. Ja mam teraz, jeżdżąc po mieście, spalanie poniżej 7 litrów. Nie jechałem w jakimś wielkim korku, w momencie, gdy sobie to zresetowałem, ale przejechałem już pewnie ze 20-30 km, ja mam 6-7. Ogólnie ja w Warszawie tym samochodem palę koło 7 litrów. Ja uważam, oczywiście tutaj jest mała moc, mały silnik, ale tak jak mówię, zdarzało mi się czytać, że ten samochód pali dużo. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Nie wiem, jak jest na autostradzie, bo żeby się o tym wypowiedzieć, to naprawdę powinienem przejechać, nie wiem, z 50-100 km. Ja tego nie zrobiłem, bo się bałem. A jeśli on pali w mieście 7, na tych drogach gdzieś powiedzmy do 90 na godzinę, nawet poniżej 6, to na autostradzie też tragedii nie będzie. Tylko tak jak mówię, nikt tym samochodem na autostradzie jeździł nie będzie, więc to zbyt dużego znaczenia nie ma, a w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. W kwestii wnętrza spójrzcie też na fotele. One mają taką zaletę, że można je nawet dosyć dużo odsunąć do tyłu, bo często w samochodach, no już po prostu ciężarowych czy dostawczych, zdarza się tak, że fotela do tyłu za bardzo nie odsuniecie i nie macie miejsca na nogi. Tutaj o to się zupełnie nie martwcie, bo jest ok, ale na przykład regulacja fotela. Przesuniemy go oczywiście do przodu, do tyłu, przesuniemy oparcie, ale co ciekawe, nie ma tutaj regulacji góra-dół, więc tak jak teraz siedzę, to jest jedyna możliwa pozycja Suzuki Jimny. Kierownicę można regulować, ale też tylko w jednej płaszczyźnie. I ok, powoli zmierzając do podsumowania. Powiedziałem, że ten samochód kosztuje w okolicy 100 000 złotych. Konkretnie kwota, jaką musicie aktualnie przeznaczyć na Jimny, to 106 900 złotych. Tak naprawdę dojdzie Wam tutaj tylko jedna rzecz, będzie to lakier i w zależności od tego, czy będzie to lakier zwykły, metalik, czy taki samochód dwukolorowy, to będzie kwota między 2300 a 3300 zł i to jest koniec. Czyli zamykacie się w kwocie 110 000 złotych i wyjeżdżacie takim nowym Jimnym z salonu. I teraz po tym tygodniu jazdy moje wnioski. Za taką kwotę nie da się chyba kupić samochodu, który bardziej na siebie zwraca uwagę. Ja jeszcze o tym nie powiedziałem. Do wyglądu się nie będę odnosił, bo pewnie jednym to się będzie podobało, drugim mniej. Z obserwacji ten samochód wzbudza przeogromną sympatię. Patrzą się na Was w zasadzie wszyscy, szczególnie jak macie taki niebieski czy żółty kolor. Wzbudza bardzo pozytywny, powszechny odbiór i na to się nastawcie, że większość ludzi będzie się na Was patrzeć. Nie kojarzę drugiej tak małej terenówki i prawdziwej terenówki. Samochodu, o którym mówimy, terenówka i on tą terenówką jest. Czyli samochód bezkonkurencyjny. Trzecia rzecz. Nigdy w życiu nie powiem o tym samochodzie, że to jest samochód do miasta. I naprawdę o tym zapomnijcie, a przynajmniej nie sprawdzajcie tego tak, że wsiądziecie, przejedziecie w koło salonu. Broń Was, Panie Boże, jak zastanawiacie się nad alternatywą, bo widzicie, ile kosztują dzisiaj samochody, nie wiem, Fabia kosztuje 120 000, fajnie wyposażona albo więcej. I pomyślicie, kurczę, to jest taniej, wyższe, wszędzie wiedzie, fajny samochód do miasta. Nie, a przynajmniej to jest moje zdanie. I bardzo Was zachęcam, jak macie taki pomysł, i ja w zasadzie po to zrobiłem ten film, to weźcie taki samochód chociaż na weekend. I pojeździcie nim tak, jak jeździcie na co dzień. Pojedźcie do tego przedszkola, wsiądźcie, wysiądźcie, włóżcie jakieś rzeczy, zaparkujcie, wyjedźcie i tak dalej. Pojedźcie może gdzieś troszkę szybciej, jak dojeżdżacie na przykład spod miasta, jakąś szybszą trasą. Zróbcie to koniecznie, żeby potem nie było problemu. Czwarta rzecz. To jest jeden z najlepszych samochodów w teren. Zawstydza bardzo wiele innych konstrukcji. Można tam zrobić tyle rzeczy, że to jest coś niewiarygodnego. Ja wiedziałem, że to będzie samochód, który sobie tam poradzi, ale nie sądziłem, że aż tak dobrze. Przynajmniej na tyle, na ile sprawdziłem i na ile mogłem sobie wyobrazić, co mogę jeszcze. To naprawdę wow. No i piąte. Często jest tak, że jeździcie samochodem po ulicy, zjedziecie gdzieś na jakieś dziurki, dołki i czujecie, że ten samochód się męczy. Zawieszenie, wszystko, wy się męczycie. Ja mam wrażenie, że ten samochód jak wyjeżdża z terenu i wjeżdża na asfalt, to on się wtedy męczy. On tego po prostu nie lubi. On chce być tam, a nie tu. I jeśli, nie wiem, mieszkacie gdzieś pod miastem i jeździcie ciągle do lasu, jesteście, nie wiem, myśliwym grzybiarzem, który codziennie jeździ na grzyby, czy po prostu, najlepiej, pracujecie w lesie, to, pomijając, że to może być dla Was jedyne rozwiązanie, bo kosztuje 100 000, a nie 250, jak właśnie te inne terenówki, ale to może być dla Was coś zbawiennego. Bo ten samochód do takiego używania, czyli wyjeżdżacie z domku, jedziecie właśnie do tego lasu, nie martwicie się tam kompletnie niczym, macie reduktor w razie czego. Do takich celów ten samochód jest przefantastyczny. Do jazdy w mieście, moim zdaniem, to naprawdę nie będzie najlepszy pomysł. Ale żeby Wam jeszcze troszkę zmącić, to powiem, że to jest chyba aktualnie najfajniejsze Suzuki, jakie jest. Albo Suzuki, które aktualnie wywołuje u mnie najwięcej emocji. No dobra, na dzisiaj byłoby to tyle ode mnie. Dajcie znać, jak Wam podoba się Suzuki Jimny. Może nim jeździliście, a może go macie. Więc dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie, czy z moim zdaniem się zgadzacie, a może się nie zgadzacie. I szczególnie, jeśli naprawdę korzystacie z takiego samochodu w mieście. Bo może da się do tego po prostu przyzwyczaić. I jednak jest inaczej, niż powiedziałem. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Pamiętajcie, aby ten materiał ocenić na koniec. Zajmie to 2 sekundy. Jak się podobało, to łapka do góry, jak nie, to do dołu. Standardowo przypomnę też o subskrypcji dla osób, które tego jeszcze nie zrobiły. To kliknijcie to teraz i może się tak zdarzyć, że YouTube powiadomi Was o kolejnym materiale, który wjechał na mój kanał. I to już naprawdę wszystko ode mnie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!